No to lecimy zobaczyć, gdzie jest rzepak. Tutaj jest pole rzepaku, około 400 metrów. I gdzieś tam... To nie, to żółte to jest spryskane zboże. Ale za tym zbożem niedaleko. A tutaj chciałem wam pokazać, przyszedł mój nowy strój, bo tamten się przerwał w kilku miejscach. Przez to, że został wyprany, tak widzicie, ma trzy warstwy, czyli siatka, dystans, siatka. Pszczoły nie żądlą, nigdy mnie przez to pszczoła nie użądliła. Chyba trochę znowu za duży. Kupiłem rozmiar mniejszy niż wcześniej, ale wydaje mi się, że będzie za duży. Za chwilę go ubiorę. Idziemy dzisiaj całą rodzinką do pszczół. Tak więc coś tu nagrywam. Jak? Gotowy jesteś? Tak. Tak? Mama też idzie? Mama też idzie. Tak jak wspomniałem wcześniej, wszyscy idziemy razem. Daddy, you have patak? Like this? Gotowi? Dmuchnij. Dmuchnij. Nie, ty dmuchnij. O. No widzę, super ci idzie. Dmuchnij jeszcze dacie. Okej. Okay. Daddy, you're all back. Daddy, it's all bad. Mm-hmm. Mommy, I see plane. Chodź tutaj, stań. Albo stań tutaj, na tym stań tutaj, dobra? Nie, nie, tutaj idź. Bo tutaj iść na wylot, tak? Daj, da się. Mama, patrz. No. Cześć, a tutaj dalsza część przeglądu. Dzisiaj przeglądam wszystkie już ule po kolei. Wyciąłem już w jednym miseczki. Nie nagrałem, trochę zmęczony jestem, bo już parę ich przeleciałem. Zostało jeszcze raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 uli. Postaram się coś nagrać. Jest taki jeden z słabszych. Zobaczymy, co w nim jest. Nie mam statywu, więc będzie jak będzie. Zobaczymy, ile ich tutaj jest. Aha, się czepiły ładnie.
No i kurde, będę musiał zatrzymać. Ta rodzina tydzień temu była słabsza. Teraz widzę, że jeszcze zostały jej 3 ramki. Ale już wygląda spoko. Za chwilę tutaj przejrzę, co jest. Odsklepię jakiś pokarm, jeżeli został. I lecimy dalej. Skończyłem przegląd. Lekko nie było, więc nie nagrałem wam za wiele. Jedną ręką nie da się za wiele zrobić. Ja musiałem ten przegląd zrobić dosyć żwawo. Nie wiem, czy tam widzicie. Nie, nie będziecie stąd widzieć. Może spróbuję przybliżyć w sumie. O, tak, widzicie. Tu już jest całe, całutkie pole rzepaku. Pszczoły już noszą. Tam, gdzie dałem na stawki, nie ma jakiegoś szału, ale coś się zaczyna dziać. Gdzieś tam... Gdzieś tutaj jest następne pole rzepaku, troszeczkę późniejszego, więc to się fajnie powinno rozłożyć. Pszczoły powinny po prostu, jak skończą ten rzepak, to powinny już latać na tamten. Tutaj przygotowane nadstawki, paleta, trochę bałagan. Zaraz chcę to wszystko posprzątać i będę leciał dalej. Parę wkurzonych pszczół dookoła mnie lata. Ładna pogoda, ciepło, dużo pszczół z pyłkiem. Wszystko wygląda już super. Cieplutko, bardzo ciepło dzisiaj jest. Coś koło 16-17 stopni, więc już taka pogoda naprawdę, że nic więcej nie trzeba chcieć. Dobra, ja będę kończył. Postaram się poskładać film i wrzucić jak najszybciej. A wy się trzymajcie i wesołych świąt.